Hej, nazywam się Alicja i zapraszam Was na unboxing laktatora Easy & Natural od firmy Canpol Babies. Już za chwilę widzimy się w studio. Przed Wami dobrze oceniany i sprawdzony laktator Easy & Natural. Krok po kroku pokażę Wam, co jest w środku, jakie są jego funkcje oraz opinie mam. Milion mam, to przecież milion opinii. Już na froncie pudełka widzimy, czego możemy spodziewać się w środku. Jest to korpus laktatora, lejek oraz pompa. Na pudełku mamy również informacje o szerokim zakresie regulacji siły ssania. Na zdjęciu widzimy również, że panel sterowania jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Z tyłu pudełka mamy szerszą informację o jego funkcjonowaniu, natomiast o tym opowiem Wam za chwilę. Macie jakiś nożyk? Och, idealnie. O, super. Puste? Puste. W pudełku mamy instrukcję, z którą należy zapoznać się przed użyciem urządzenia. Mamy już cały zestaw. Pompę z panelem sterującym, do której podłączamy silikonową rurkę. Z dwóch stron ma takie same zakończenie, więc bez problemu ją podłączymy. Korpus laktatora składa się z nasadki, silikonowej nakładki masującej, pod osłonką mamy membranę, również mamy zapasową w zestawie. W środku znajduje się zaworek antyzwrotny. Mamy również 3 sztuki w zapasie. Więc gdy zamontujemy silikonowy zaworek antyzwrotny, możemy nakręcić butelkę. Pamiętajmy jednak, aby na butelkę nakręcony był adaptor. Wtedy bez problemu zamontujemy go. Tutaj podłączamy rurkę silikonową i całość mamy gotową. Wystarczy tylko podłączyć zasilacz. Zasilacz, och, idealnie. Dziękuję. Urządzenie posiada 2 tryby pracy, dzięki czemu naśladuje naturalny rytm ssania dziecka. Możemy regulować go według własnych potrzeb. Nasz komfort jest przecież najważniejszy, dlatego Easy & Natural jest delikatny dla naszych brodawek, nawet przy długotrwałym odciąganiu mleka. Wiemy już, z czego składa się laktator oraz jakie są jego funkcje, ale same wiecie, że najważniejsze jest to, co sądzą o nim mamy. Opinii w internecie jest mnóstwo, dlatego może zabierzmy się ze studia, zapraszam Was na moją kanapę i omówimy je przy kawie. Skoro wiemy już, co znajduje się w pudełku, wiemy też, jak wygląda laktator, no i jakie ma funkcje, no to czas najwyższy sprawdzić, co o nim sądzą. Laktator Easy & Natural możecie kupić za około 240-260 zł. Na Ceneo ma 4,7 gwiazdki. Wygląda zachęcająco. Przejdźmy więc do opinii. Jeśli zastanawiacie się, czy ten laktator jest dla Was, zajrzyjcie do recenzji mam, które już z niego korzystały. Przecież milion mam to milion opinii. Jedną z mam jest właśnie Paulina, która godzi macierzyństwo ze studiami w trybie zaocznym. Może przygotować pokarm na weekend, aby zostawić maluszka spokojnie pod okiem taty. Uwierzcie mi, że tata też jest zadowolony, że może uczestniczyć właśnie w procesie karmienia. W kolejnym filmiku mama docenia cichą pracę urządzenia, dzięki czemu odciąga pokarm podczas drzemki maluszka lub w nocy, kiedy po prostu potrzebuje. Może zostawić później maluszka pod okiem taty, wyjść na zakupy lub z koleżankami. No a jak sama mówi, szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. No co prawda ja nie jestem jeszcze mamą, no ale widzę, ile wiedzy i ile doświadczenia jest potrzebne, aby móc spokojnie zaplanować ciążę, no i ten ważny dla nas wszystkich moment. Wiele z nas jest już w tej sytuacji i nie wiem jak Wy, ale ja chcę być spokojna i gotowa na ten ważny dla nas moment. Zapraszam więc Was na wspólną podróż, podczas której będziemy mogły wymienić się spostrzeżeniami, rozwiać wszelkie wątpliwości pod okiem ekspertów, no i oczywiście będziemy się przy tym dobrze bawić. Już w następnym odcinku zobaczycie pierwsze mamy, z którymi porozmawiam o laktacji i karmieniu piersią. Drogie Canpol Ladies, zostawcie suba i do zobaczenia!